Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Dzisiaj Wam ponownie zaprezentuję model wagonu Roco, tym razem model cysterny. Co to za model? To jest model cysterny, która na stronie internetowej Roco była opisywana jako PKP, a jednak PKP wcale nie jest. Rozpakowuję pudełko, tutaj odmiana. Zobaczcie, mamy dodatkową plastikową wytłoczkę, która zabezpiecza wagon z tej strony, pewnie żeby się nie obracał w pudełko. Wyjmę wagon i już wiecie, co to jest. To jest cysterna i uwaga, firmy, nie wiem jak się to czyta, ja przeczytam po polsku, na co. Może się to czyta na co, może nako, może nako. Nie mam zielonego pojęcia, to jest jakaś firma zdecydowanie nie polska, jednakże popularna. Nieraz widywałem również w Polsce tabor w oznaczeniu tej firmy. Firma jest tutaj, ten wagon zarejestrowany jest w Niemczech. Widzimy kod przewoźnika D-kreska NATCO, numer inwentarzowy też zapewne niemiecki. Jest to wagon typowo niemiecki, niemieckiego przewoźnika, niemiecka cysterna, nie jakaś tam polska konstrukcja. Ale uwaga, mamy tutaj naklejkę Chronopol, Żary Poland i tak dalej, ewidentnie polskie firmy. Tu jest napisane The Swiss Chrono Group Company. Sama nazwa Chronopol wskazywałaby na polski rodowód firmy. Tutaj jest napisane, że to firma szwajcarska, nie wiem, może przejęta, może co, nie mam zielonego pojęcia. Można by sobie na www poczytać, ale z punktu widzenia modelarskiego jest to raczej mało istotne, tak mi się wydaje. Niemniej jednak jest ten akcent polski, dlatego zdecydowałem się kupić ten wagon. Pochodzi z szóstej epoki, także jak najbardziej trafia w moje zainteresowania. Proszę bardzo, jak wygląda ta cysterna? No, całkiem porządnie wykonana. Te tutaj barierki bardzo filigranowe. Zobaczcie, jak mięciutka jest ta barierka. Ona się łatwo poddaje. A może na jakimś jasnym tle pokażę. Tutaj spód tego wagonu też jest porządnie uzbrojony w przeróżne rzeczy. Naprawdę porządnie wykonany wagon. Nie wiem, na ile zgodny z rzeczywistością. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle widziałem taki model. Może widziałem gdzieś czy w Polsce, czy w Niemczech. Ale sam model wygląda naprawdę bardzo porządnie. Nie jest to polski wagon, jest to wagon niemiecki. Tak naprawdę posiada tylko polski akcent. Jest to tak zwany Polonik. I nic więcej nie da się tutaj o tym modelu powiedzieć z punktu widzenia PKP. Na pewno to już chyba rozstrzygnąłem, nie jest to wagon PKP, jak to na stronie Roco było. Nie wiem, czy jeszcze nadal ta informacja jest. Jest to typowy wagon niemiecki, który po naszych torach jeździ. O, jeszcze to pokażę. No i co? No tyle. Tak to wygląda. Jeden wagon, szkoda, że nie więcej. Skład takich wagonów wyglądałby całkiem interesująco, a tak to gdzieś może kiedyś w jakiś skład zostanie wmieszany. No i tyle. Schowam z powrotem wagon do pudełka. Zobaczcie też, ile tu jest części do montażu. Tak siedzi. Już pudełko zamknięte pewnie i tyle. O, widzicie, jak się tutaj w tym plastiku czyściutkim odbija kamera. Czerwone światełko, czyli nagrywanie trwa. Pora nagrywanie wyłączyć. Tym samym zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków serii unboxingu. Cześć!